Dzień dobry, moja droga Polsko. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Powiem wam, że jestem dzisiaj na wycieczce w miejscu, które się nazywa San Javier. Wyjechaliśmy właśnie z Glorią metro kable, czyli tą kolejką tutejszą, najpierw do San Javier, później na wzgórze, które się nazywa Aurora. I to, co wam mam dzisiaj do przekazania, to to, że musicie koniecznie, jeżeli będziecie w Medellin, musicie koniecznie po prostu zaliczyć wycieczkę metro kable. Z kilku względów. Pierwszy jest taki, że ogólnie wszystkie kolejki linowe w mieście, to jest fascynująca i wspaniała sprawa, którą uwielbiam i którą wam polecam. Aj, wiatr, pewnie będzie wiało tak, że nic nie będzie słychać, cholera. Ta część miasta jakieś 10-15 lat temu była bardzo, bardzo niebezpieczna. Do teraz wielu mieszkańców Kolumbii, wielu mieszkańców Medellin, jeżeli tutaj nie mieszka, po prostu nie zna tej części miasta. Na przykład Gloria, z którą przyjechałem tutaj przed chwilą, ja jestem w Medellin od 2 lat, Gloria jest całe swoje życie, nigdy w życiu tutaj nie była. Wszyscy moi znajomi, którzy nie wywodzą się z San Javier, nigdy tutaj nie byli i zawsze ci powiedzą, że San Javier jest niebezpieczne. Ale to niebezpieczeństwo San Javier to jest po prostu coś, co zostało im w głowach po czasach przeszłych, bo faktycznie ta dzielnica była kiedyś bardzo niebezpieczna, ale to się już zmieniło. Oczywiście to samo, co zawsze wam powtarzam, zdrowy rozsądek, głowa na karku, jeżeli po prostu nie będziecie szukać guza, to guz was nie znajdzie, ale suma summarum, koniecznie, moi drodzy, będziecie w Medellin, koniecznie musicie zaliczyć metro kable. Najprawdopodobniej wszystkie biura turystyczne, wszystkie hotele, hostele i przewodniki będą was kierowały do Parque Arví, czyli metro kable do Santo Domingo, które jest ok, które już zwiedziłem 3 razy, jest w porządku, aczkolwiek San Javier jest czymś nowszym, czymś mniej znanym i perspektywa miasta stąd jest niesamowita. Naprawdę jestem strasznie szczęśliwy, że tutaj przyjechaliśmy, strasznie zadowolony, polecam wam gorąco. Tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, spróbuję wyszukać jakieś jeszcze informacje ciekawe na temat San Javier, bo tutaj nie mam za bardzo co nagrywać, bo sam nie wiem zbyt wiele i też nie będziemy zapuszczać się zbyt głęboko, no bo mimo wszystko, tak jak mówiłem, zdrowy rozsądek, nie znam tej dzielnicy, Gloria też jej nie zna, więc w głąb dzielnicy się nie będziemy zapuszczać. Ale postaram się wyszukać jakieś ciekawe informacje i zaraz wam przekazać z kilkoma ciekawszymi ujęciami z metro kablem. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying recipes of my scar. Close the door, we blowing smoke, she asked me light a fire like a Mars song. Act a fool on stage, might leave my fucking show in a cop car. Shit was legendary, through a TV out the window of the montage. Cocaine on the table, liquor pouring, don't give a damn. Dude, your girlfriend is so goofy, she just trying to get in. Saying I'm with the band, now she acting out of pocket, trying to grab. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć jeden sekret. Jednak pomyliłem się i wcale to miejsce nie jest mało turystyczne, jest niesamowicie turystyczne, tylko ja po prostu z jakiegoś dziwacznego powodu nigdy tu jeszcze nie trafiłem. 2 lata w Medellin i nigdy nie trafiłem do tego miejsca. Schody ruchome w środku miasta, w dzielnicy, na zewnątrz. To jest coś, czego nie znajdziecie, podejrzewam, w innych miejscach na świecie. To jest coś, czego Medellin jest szczególnie dumny i myślę, że ma być z czego, bo po prostu przejeżdżamy. Jesteśmy w jednej z dzielnic, która kiedyś była niesamowicie niebezpieczna. Teraz jest niesamowicie turystyczna. Wieczorami tutaj na pewno wciąż nie jest tak miło, jak być mogłoby, ale zdecydowanie w ciągu dnia jest turystów tyle, że czuję się jak po prostu w Gringolandii. Zresztą sam fakt tego, że w każdym miejscu są napisy po angielsku, to już o czymś świadczy.
ale naprawdę bomba. Jestem pod wrażeniem, na pewno tutaj wrócę i na pewno jeżeli wy przyjedziecie do Medellin, musicie to zaliczyć. Nie czekajcie 2 lata, tak jak ja, tylko wpadnijcie do San Javier i przejedźcie się schodami elektrycznymi w środku miasta, w środku komuny 13 de Medellin, czyli 13 komuna, 13 dzielnica. Wow, naprawdę. A jeszcze od razu mogę sprostować wam jeden z mitów, który słyszałem. Mianowicie to, że tymi schodami elektrycznymi można tylko wjechać na górę, nie można wjechać na dół. Nieprawda. Działają w dwie strony. O, coś fajnego się dzieje za mną. Nie no, moi drodzy, naprawdę powiem wam, że jak ja mogłem o tym miejscu nie wiedzieć, skoro ono jest tak turystyczne, że tutaj jest naprawdę więcej gringosów, więcej turystów niż lokalsów. To, co się dzieje przede mną, to już jest w ogóle szczyt szczytów, bo grupa turystów usiłuje tańczyć salsę, ktoś ich tutaj uczy, zresztą zobaczcie sami. No i tyle, moi drodzy. Nie zobaczcie jednak sami niestety grupy tańczących gringosów, bo oczywiście tradycji musiało stać się zadość i nie naładowałem cholernej kamery przed wyjściem z domu. Nie naładowałem kamery, także no niestety tyle. Tyle San Javier, ale nie ma tego złego, bo po pierwsze pokażę wam teraz w dalszej części tego odcinka coś, co nagrałem tydzień później, kiedy pojechałem razem z Glorią do Santo Domingo, czyli kolejnego metro kable w Medellin. A po drugie wrócę na pewno do San Javier, bo San Javier jest niesamowite, strasznie mi się podobało, więc na pewno tam wrócę z Glorią i nagram jeszcze kolejny odcinek poświęcony właśnie temu. A teraz was zapraszam do Santo Domingo i coś, co będzie na pewno super interesujące dla osób, które myślą o tym, żeby wyprowadzić się do Ameryki Południowej, wyprowadzić się do Kolumbii, żeby zamieszkać w pięknym kraju latynosów. Jeżeli jesteście jedną z tych osób, to jest właśnie dla was. No, dzień dobry, Polonie. Jak mnie widać, jak mnie słychać? Kraków reprezentowany w Medellin. Moi drodzy, kolejna nowa nagrywka gadaniowa, a to dlatego, że przyszedł mi bardzo ważny, bardzo istotny temat do tego, żeby wam opowiedzieć. Mianowicie, przez 2 lata opowiadam wam, jak tutaj jest wspaniale w Kolumbii, dlaczego warto przyjechać, dlaczego warto zwiedzać i tak dalej, wszystko jest prawdą. Ale, ponieważ wiele osób, które ogląda mój kanał, zastanawia się nad tym, żeby przyjechać gdzieś do Ameryki Południowej i normalnie mieszkać, żyć, pracować, studiować, dlatego jest jedna rzecz, którą muszę wam powiedzieć, muszę się z wami podzielić. Mianowicie to, co jest bardzo niefajnego w Kolumbii, jeżeli myślicie o tym, żeby tutaj mieszkać. A mianowicie jest to praca. Oczywistą oczywistością jest to, że do krajów takich jak kraje Ameryki Południowej nie jedzie się za chlebem, nie jedzie się do pracy, nie jedzie się robić kariery tak jak do Niemiec, do Anglii czy do innych bogatych krajów Europy Zachodniej. Więc ludzie, którzy się mnie pytają o pracę w Kolumbii, no niestety nie mam dla was dobrych wiadomości, bo z pracą ogólnie jest bardzo ciężko. Z pracą dla obcokrajowców jest już zupełnie inna sprawa, bo w zasadzie powyżej szczebla nauczyciela angielskiego nie przeskoczysz. Ewentualnie możesz pracować gdzieś w jakiejś korporacji, ale tylko na słuchawce, bo to nie jest jeszcze Kraków, Wrocław czy Warszawa, gdzie korporacji się już rozrosło krocie i można tam jakoś się wspinać w ścieżkach kariery. Normalnie robić i normalnie żyć, tylko po prostu jeżeli jesteś obcokrajowcem i chcesz pracować w Kolumbii, to albo jesteś nauczycielem angielskiego, albo jesteś po prostu odbierasz telefony po angielsku. Tyle. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zarobki są potwornie niskie i praca jest ciężka. W Kolumbii się pracuje 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, łącznie z sobotą.
Zarobki są bardzo niskie. Ja pracowałem tutaj na początku swojej kariery w Kolumbii jako nauczyciel angielskiego. Pracowałem 6 dni w tygodniu. Pracowałem po 8 godzin dziennie, od poniedziałku do soboty. I naprawdę była to ciężka praca przez to, że miałem po prostu 8 godzin nauczania z ciurkiem. Więc jeżeli mi nie odwołali jakiś klas, po prostu 8 godzin uczyć, no ciężko. Naprawdę na początku to było fajne, ale później mnie to mega wymęczyło. Także no niestety, moi drodzy, jeżeli chcecie przyjechać do Kolumbii, mieszkać w Kolumbii, to lepiej, żebyście mieli jakiś własny biznes, lepiej, żebyście mieli jakieś inne środki dochodu. Żebyście pracowali zdalnie przez internet, to wtedy ma to sens. Ale przyjechać tutaj do Kolumbii i mieć nadzieję, że znajdziecie pracę, no niestety nie jest to takie gładkie, nie jest to takie łatwe. Także takie mam dla was informacje, moi drodzy. A teraz jestem z moją Glorią. Jestem z Glorią w miejscu, które się nazywa Santo Domingo. Wstanę i wam trochę tutaj pokażę. Jest to miejsce, w którym już nagrałem jedno wideo, także możecie je z pewnością znaleźć na moim kanale. Jest to bardzo częste miejsce, które odwiedzają wszyscy turyści, którzy przyjeżdżają do Kolumbii. Park Arvi jest na pierwszym miejscu. Zrobiłem o tym miejscu 2 filmy, więc nie będę się już za bardzo powtarzał, żeby nie nudzić dla tych, którzy już oglądali mój kanał, albo po prostu sobie kliknijcie Park Arvi. Ale jedną rzecz wam opowiem, której wam nie opowiadałem, mianowicie odnośnie tego miejsca. Za moimi plecami znajduje się Biblioteka Espania, która w tych poprzednich filmikach, które wam pokazywałem o tym miejscu, opowiadałem wam, że jest to powód do dumy Kolumbijczyków mieszkających w Medellin, bo jest biblioteką bardzo nowoczesną, bardzo taką zaawansowaną, która zbudowana jest w dzielnicy, która kiedyś była bardzo niebezpieczna, dzielnica bardzo biedna. Generalnie jest to część tak zwanej architektury prospołecznej, prosocjalnej, czyli budowanie różnych tego typu użytków w miejscach, które po prostu kiedyś były bardzo, bardzo niebezpieczne i w których ogólnie mieszkają ludzie niezamożni. I tak jak wam mówiłem, kiedyś wydawało mi się, że to jest powód do dumy Kolumbijczyków, ale niestety jest to powód do raczej wstydu. Niestety jest to powód do wstydu, a to dlatego, że ta biblioteka nie została nigdy skończona, a być może została skończona, ale ma takie wady konstrukcyjne, że po prostu no, nie nadaje się do użytku. Ja mieszkam w Kolumbii od 2 lat i ta biblioteka od zawsze jest w konstrukcji, jest od zawsze po prostu nieoddana. A to dlatego, że biblioteka nazywa się Biblioteka Espania. Nazywa się Biblioteka Espania i kiedy... I nazywa się to dlatego tak, że została w pewnej części zasponsorowana przez po prostu Hiszpanię. I w 2000, nie pamiętam którym, w którymś tam, nie wiem, 2002, 2004, wtedy kiedy ją oddawali, przyjechał tutaj król Hiszpanii i ponieważ Alcaldía, czyli po prostu prezydent miasta, chciał podziękować rządowi Hiszpanii za dofinansowanie, dlatego przyspieszał pracę i oczywiście przyspieszył do tego stopnia, że biblioteka została oddana, ale nie nadaje się do niczego, bo ma wady konstrukcyjne. I najprawdopodobniej, nie wiem, szczerze mówiąc, tutaj trochę możliwe, że improwizuję, więc nie wiem, czy ją rozbiorą, czy ją będą starali się przebudować, czy co, ale w każdym razie w takim stanie, jakim jest tutaj, jest już od 2 lat. I nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło, także na lepsze. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Może wam tu jeszcze pokażę coś z tej dzielnicy. Chcieliśmy iść do Parque Arvi, bo jest jedno fajne miejsce tam, którego Gloria jeszcze nie widziała. Dlatego chciałem ją tam zabrać, ale niestety nas nie wpuścili, bo jest nieczynne. O, to jest też kolejna cenna informacja, którą się z wami nie podzieliłem w poprzednich nagraniach z Parque Arvi. Mianowicie, jeżeli będziecie się wybierali do tego parku, a na pewno się będziecie wybierali, bo po prostu jest to pierwsza atrakcja Medellin,
to musicie to zrobić z samego rana, bo teraz jest godzina 15 i po prostu nie wpuszczają. Do Parque RV można się dostać w dwa sposoby. Jedno to jest Metro Plus, Metro Cable, czyli ta kolejka miejska, a drugie to jest autobus. Autobus, który jedzie 5 razy dłużej. Ale o godzinie 3 po południu już tam nie wpuszczają, a to dlatego, że po prostu osoby, które tam przyjeżdżają, muszą się jakoś wydostać i jest kwota, jest limit po prostu, więc po godzinie 3 już nie wpuszczają, więc do Parque RV musicie się dostać samego rana. Dobra, kończę gadać, bo Gloria mi już tutaj zabija wzrokiem i pokazuje, że musimy iść. Także się zbieramy i na koniec, co macie subskrybować? Antoni i Ameryka Latina. Kolumbia dla początkujących na Facebooku i na YouTube Antoni Ameryka Latina. Pozdrawiam, moi drodzy, pytajcie. Zapraszam do zadawania pytań, żebym mógł zrobić kolejne Q&A. A się nagadałem, Jezus Maria. Dobra, pozdrawiam serdecznie. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up in them the shot tops. When my homies pull up on your block, they make that tango gratatata. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying recipes of my scar. Close the door, we blowin' smoke. She asked me light a fire like a Mars song. Ay. Act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Ay. Shit was legendary, through a TV out the window of the montage. Cocaine on the table, liquor pouring, don't give a damn. Dude, your girlfriend is so goofy, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Now she acting out of pocket, trying to grab up on my pants. 100 bitches in my trailer, say they ain't got a man. And they all brought a friend. Yeah, ay. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.